I przechodzimy do punktu 14. Komunikacji. Rozumiem, że pan Jarosław Czerniański był pierwszy. Ja się prosiłem, bo ja mam prosić, że pani Karolina ze względów technicznych, które jest uszkodzona, przygotowując tutaj do naszych pole widzenia, czyli za tymi plecami, więc mam nadzieję, że to na stronie będzie inaczej wyglądało. W przeciwnym razie się zamienię z moimi stronami, już nie wypada. Żeby się siedziało za tymi plecami. To uwolnię miejsce. To jest realizacja wniosku tutaj, który został zgłoszony na ostatniej sesji, no, przez jednego z rad. Jeżeli to Państwu przeszkadza, no ja rozumiem, że pan Kuk. Znaczy ja rozumiem, że Państwo też jakby ten wniosek no, poparliście, że to w jakimś tam stopniu Państwu ułatwia pracę podczas sesji i obradowanie. No, jeżeli Państwo uznacie, że jest to niepotrzebne, no to wtedy tego nie będzie. No. Pani Radna. Ja mam temat. Mianowicie wniosek pana Kubli. Jesteśmy wszyscy zwęczeni, ale nie jest tak, panie przewodniczący. Żeby mieli naprawdę, bo każdy ma przed oczami porządek i to nie odchodziło. Chodziło o to, jak mnie również o to chodziło kiedyś, to zgłaszałam do Komisji Infrastruktury, że jak rozmawiamy o projektach uchwał dotyczących działy lokalizacji, to jest rzutnik i można ten temat na to wypowiedzieć i się orientujemy. A może tego brata trochę nie znam tutaj potrzeby. Więc jeśli to właśnie do tego ograniczyć, to no, uważam, ja, że... Znaczy, ja pamiętam, jak jeszcze w pierwszej tutaj mojej kadencji bardziej wyjście, później chyba też. No, ten rzutnik był i te projekty uchwał były wyświetlane. No. Myślę, że jakaś ta pomoc dla Państwa... Ale to miał prawnik, nie miał taki materiał. Co kadencji jest rolna, co różne zmniejszenie z materiału. Jeżeli jest wola ze strony Państwa radnych, żeby to było, to będzie. Jeżeli Państwo uważacie, że jest to zbędne, to tego nie będzie i będzie wtedy, kiedy jest tam, no, nie wiem, jakiś rysunek faktycznie. Ale wola jest rzeczywiście, żeby były te projekty, czy temat, ale idzie. Tylko ja bardzo proszę, bo jesteśmy w punkcie oświadczenia komunikatu, naprawdę dotrzymajmy się tej formuły, bo ta sesja łatwa jeszcze długa. Pan przewodniczący stanu. Panie przewodniczący, ja mam prośbę do zarządu, żeby jednak wystąpił do ZIKIT-u, bo ja wiem, że tam się zmieniła dyrekcja, ale najwyższy czas, żeby ZIKIT odpowiedział w dwóch przypadkach. Pierwsze to Straż Miejska w zeszłym roku, czyli już niedługo będzie rocznica Bobinera, złożyła wniosek o to, żeby ulica Bochenka była jednokierunkowa, to, że była z jednej strony był zakaz zatrzymywania się i postoju. O to samo teraz na komisji doszły nam wnioski, składają już mieszkańcy z Łużyckiej 69 i 67, a ZIKIT milczy, nic. Druga sprawa, przejście dla pieszych od autobusu 164 w kierunku Stokrotki, tam jak jest ten ciąg pieszo jezdni. Była komisja między innymi od nas, byliśmy z panem Sarneckim, tam jako radni wydelegowani był przedstawiciel ZIKIT-u, no i stwierdził, że nie może być, bo samochód z dostawą, czyli z wódką na dojechać. Czyli 5 tysięcy osób nie jest istotne, bo jest istotne ten samochód do sklepu alkoholowego 24-dobowego. Na pozycji narodzi, może sobie podjechać i wózeczkę wozić tam. A to już nie jest istotne. Albo w nocy, jak to jest 24 godziny. Natomiast ludzi się tu nie szanuje i znowu ZIKI był i cisza. W miejscu wypowiedzenia. Tak jest. I tam po prostu tam były te pasy. Tylko jak zrobili ten dywanik, to już nie ma. Ale myśmy wnioskowali, bo zawsze wnioskował. Tak, ale ja bym prosił, żeby przypomnieć, bo ZIKI milczy. Nic nie ma. Bardzo dziękuję. W tym punkcie jeszcze ktoś z Państwa radny. Pan przewodniczący. Ja mam taki wniosek, aby przystanek miejski nazwa Szkoła na ulicy Malborskiej był wnioskowany przez zarząd do ZIKIT-u, aby był całoroczny i był cały czas na żądanie. Czyli po prostu nie tylko w godzinach danych i niekoniecznie stawał, ale żeby funkcjonował jako żądanie. Ja byłem tutaj na spotkaniu z panem Zbyszkiem i tam dyrektor ZIKIT-u powiedział, że tam nie będzie wniosek. Natomiast drugą krótką sprawę, niektórzy Państwo może pamiętacie, jak Państwo mówiłem o moich egzaminach i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj dzwoniłem do Ministerstwa
Sprawiedliwości dowiedziałem się, że wyrok i okazało się, że wyrok, który zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 4 czerwca uznający decyzję dyrektora Sprawiedliwości, nie będzie przez ministerstwo oddawany do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tym samym po uprawomocnieniu ma zostać wydana decyzja, która mnie wpisze na aplikację ogólną. No, a że niektórzy Państwo myśleli o mnie w tym czasie od 1 października, kiedy byłem na egzaminie, tak chciałem tak powiedzieć. Na pewno z tego powodu się należą panu przewodniczącemu gratulacje. To nie ulega. Komisja Kultury 22 sierpnia, godzina 17.30. Komisja Zdrowia 20 o godzinie 17.00. Którego? 20 sierpnia. Data na akta również Komisja rewizyjna 20 o 19.00. Edukacja jeszcze raz pani. 20 o godzinie 17.00. Jest pani o 20.00. Komisja. Przepraszam. A ksiądz mi dał głos. Przepraszam. 20 o godzinie 17.00. Komisja rewizyjna 20 o 18.30. A to wszystkie komisje w jednym dniu to niekulturalne. Wszystko mamy elegancko godzinami. Tak jest. Komisja Sportu 20 o 17. O, pięknie. Struktura 17.30. Która? 17.30. 20 też, 17.30. Komisja Mieszkaniowa 20. Ale zmieszczą się tu wszystkie komisje. Nie, nie. Ale jest jeszcze synchronizacja czasowa zachowana. Tak, tak, tak. Nie, czekaj, no nie, ale 17.30 A nie zazębiają się radni z Nie zazębiają się, a raz deklarują. To od razu można zrobić sesję. No właśnie, no właśnie. Komisja Ja zastrzegam, że jeśli chodzi o...
kolejnych miesiącach to naprawdę do mnie Zanim zamknę, coś stopniowo wcześnie, wszystkim Państwu życzę miłych, udanych wakacji i bardzo dobrego wypoczynku. Zamykam, jest to piątą sesję Rady Szkolnictwa 15.